Witamy Państwa teraz z siedziby Prawa i Sprawiedliwości na ulicy Nowogrodzkiej. 33,7%. Tak mówią wstępne wyniki badań Exit Poll. To jest wynik Prawa i Sprawiedliwości, które najprawdopodobniej wygrywa wybory samorządowe w 2024 roku. Jesteśmy w sztabie, no i pytamy oczywiście ścisłe kierownictwo partii, jak nastroje, no i jak oceniają wyniki, te wstępne wyniki wyborów. Z nami była premier, pani Beata Szydło. Dzień dobry, pani premier. Właśnie, jak nastroje i jak pani ocenia te wstępne wyniki badań? No przede wszystkim pragnę podziękować bardzo serdecznie wyborcom, tym wszystkim, którzy nas poparli, tych, którzy zagłosowali na naszych kandydatów. Bardzo dziękujemy, bo przyczynili się Państwo do 9. z rzędu zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w wyborach. I to jest dobry prognostyk na przyszłość. Teraz idziemy po 10. zwycięstwo w eurowyborach, a potem te kolejne, 11, 12 i tak jak dzisiaj powiedział pan prezes Jarosław Kaczyński, miejmy nadzieję, że ten incydent, który się wydarzył 15 października, bardzo szybko się skończy. Nastroje są bardzo dobre. Myślę, że wszyscy po tej ciężkiej pracy, dość specyficznej kampanii, bo kampania była przecież bardzo krótka, ale bardzo intensywna. No mamy satysfakcję, że zwyciężyliśmy po raz kolejny. Te wstępne wyniki badań, które zostały ogłoszone o godzinie 21, wskazują, że macie szansę na rządzenie w około 6 sejmikach. Czy to Was satysfakcjonuje? Jak będą wyglądały rozmowy z potencjalnymi koalicjantami? Czy to tylko Konfederacja, czy może też Trzecia Droga? No, przede wszystkim trzeba powiedzieć i przypomnieć, że sondaże jeszcze przed dniem dzisiejszym, przed wieczorem dzisiejszym, niektóre sondaże pokazywały, że być może tylko jeden sejmik będzie rządzony przez Prawo i Sprawiedliwość. No i takie buńczuczne zapowiedzi przede wszystkim politycy obecnej koalicji rządzącej zgłaszali. Mówili, że nawet Podkarpacie być może nie będzie już bastionem Prawa i Sprawiedliwości, a tu okazuje się, że mamy w tej chwili realną szansę na to, żeby rządzić w 6 sejmikach. No, zawsze to jest tak, że w momencie, kiedy zostają ogłoszone wyniki, rozpoczynają się rozmowy koalicyjne i budowanie koalicji. My przede wszystkim chcemy dać Polakom dobre, lepsze życie, tak jak mówiliśmy w kampanii wyborczej. Myślę, że Polacy pokazali dzisiaj koalicji rządzącej żółtą kartkę za podwyżki, za to, że widzą perspektywę gorszego życia już w przyszłości, za to, że Tusk nie realizuje tych obietnic, które złożył. Ludzie to widzą i czują. Ja jeździłam w tej kampanii bardzo dużo po różnych miejscowościach, i tych mniejszych, i tych większych. Rozmawialiśmy z ludźmi, spotykaliśmy się i to wybrzmiewa. To jest żółta kartka dla obecnej koalicji rządzącej. Ja mogę powiedzieć tak, no mnie to nie smuci jako polityka Prawa i Sprawiedliwości, bo daje nam to nadzieję na to, że będą te kolejne zwycięstwa. Ale przede wszystkim smuci mnie to jako Polkę, jako obywatelkę Polski, że premier rządu, który obiecywał tak wiele w kampanii wyborczej, kiedy nie był jeszcze premierem, po prostu w tej chwili kompletnie pozostawił samym sobie Polaków i zupełnie tym się nie przejmuje. I zajmują go tylko kwestie gier i gierek, rozgrywek wewnętrznych. No i oczywiście realizacja tych programów i tych zadań, które otrzymuje z Brukseli, i to jest jego priorytetem, natomiast nie życie Polaków. Dla nas najważniejsze są sprawy Polski i Polaków, dlatego będziemy rozmawiali ze wszystkimi tymi, którzy chcą budować lepszą przyszłość Polaków. Ja wierzę w to, że będziemy w tych 6 sejmikach mogli uczestniczyć we władzy, bo to będzie po prostu dobre dla Polski i dla tych regionów. Pani premier, tylko tak jeszcze na koniec, jakbym mógł prosić o krótkie 2 zdania, no bo tak, jest kolejne zwycięstwo, tak, jeżeli chodzi o procenty, jest lepiej niż w sondażach, ale też trzeba uczciwie spojrzeć, że no, będzie ciężko utrzymać władzę we wszystkich tych sejmikach, do których do tej pory rządziliście. No, to jest jasne, że trzeba szukać koalicjantów i budować koalicję. Natomiast ja myślę, że dzisiaj takie sygnały tych wyborców, którzy przede wszystkim pokazali Trzeciej Drodze, że droga, którą prowadzi Hołownia, nie jest najlepszą drogą. Myślę, że tutaj dla wielu zwolenników, przede wszystkim Polskiego Stronnictwa Ludowego, to ten czas rządu w obecnej koalicji może być rozczarowujący. Są przecież komitety lokalne, są lokalni kandydaci, którzy te mandaty uzyskują. Więc to jest czas rozmów. My, tak jak powiedziałam, szukamy kompromisów i chcemy współpracować ze wszystkimi tymi, którzy mają pozytywne nastawienie do tego, aby budować lepszą przyszłość Polaków. Dziękuję bardzo za rozmowę. Takie głosy płyną prosto z Nowogrodzkiej, a my wracamy do naszego studia przy ulicy Dzielnej.